Uczestniczka sanatorium miłości gorzko o losie seniorów w Polsce. Emerytury są karygodne. Iwona Mazurkiewicz razem z Gerardem Makoszem, którego poznała w programie Sanatorium Miłości, starają się zachęcić swoich fanów do korzystania z życia także na emeryturze. Seniorzy są bardzo aktywni i nie boją się realizować swoich marzeń. Jednak Iwona Mazurkiewicz bardzo ubolewa nad jedną kwestią, która skutecznie uprzykrza życie seniorom. Emerytury w Polsce są karygodne, stwierdziła 62-latka. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz poznali się na planie drugiej edycji Sanatorium Miłości. Obydwoje byli ulubieńcami widzów TVP. Pomimo tego, że uzdrowisko w Ustroniu opuszczali jako przyjaciele, do dzisiaj tworzą szczęśliwą parę. Okazało się, że niedługo po zakończeniu zdjęć do programu seniorzy umówili się na kawę, która w magiczny sposób zbliżyła ich do siebie. Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości szykują się do ślubu. Iwona i Gerard od 3 lat tworzą szczęśliwy związek i chętnie dzielą się swoją miłością z fanami w mediach społecznościowych. 10 lipca 2021 roku podczas przyjęcia z okazji swoich 80. urodzin zorganizowanego na zamku w Niepołomicach, Gerard poprosił swoją ukochaną o rękę. Podczas uroczystości nie zabrakło uczestników Sanatorium Miłości oraz prowadzącej show TVP Marty Manowskiej. W pewnym momencie Gerard odwrócił uwagę od swoich urodzin i oświadczył się Iwons. Ta nie wahała się ani chwili i natychmiast zgodziła się zostać jego żoną. Stało się. Iwona i Gerard dziś się zaręczyli. Ich miłość, radość życia i czerpania z niego garściami jest piękna. Iwona i Gerard to prawdziwi ambasadorzy naszego programu. Dla nich nie ma barier, granic, wieku. Jest miłość, prawda, wzajemny szacunek, napisała na Instagramie wzruszona Marta Manowska. Od zaręczyn minął już ponad rok. Dopiero niedawno para podjęła konkretne kroki w kierunku organizacji uroczystości ślubnej. Okazało się, że uczestnicy Sanatorium Miłości zarezerwowali termin ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Swoimi planami podzielili się z widzami pytania na śniadanie we wrześniu bieżącego roku. Słuchajcie, kochani, możemy zdradzić publicznie, że zapadła decyzja. Już jest ustalony termin, powiedziała uradowana Iwona w śniadaniówce. Urząd Stanu Cywilnego też jest załatwiony, dodał Gerard. To już jest dogadane, zaklepane, ale na razie budujmy emocje. 2023, lato, ujawniła Iwona, zachowując pewną dozę niepewności. Iwona Mazurkiewicz gorzko o polskich emeryturach. Iwona i Gerard nie należą do osób, które najbardziej lubią spędzać czas w domowym zaciszu. Kiedy tylko mogą, starają się podróżować i odkrywać razem nowe zakątki Polski i świata. Uczestniczka Sanatorium Miłości uważa jednak, że nie byłoby jej na to stać, gdyby nie fakt, że wciąż stara się dorabiać do emerytury. Gros z nas, jeśli tylko ma możliwość, to dorabia sobie do emerytury, bo i nasi uczestnicy Sanatorium Miłości, Basia i Władek. Kiedy zdrowie nam pozwala, byśmy mogli pracować, to na pewno chcemy to robić z różnych powodów, jak choćby podniesienie standardów życia. Zakup samochodu czy wakacje, chociażby, powiedziała Iwona Mazurkiewicz w rozmowie z Pomponikiem.
Seniorka wypowiedziała się też na temat trudnej sytuacji emerytów w Polsce. Myślę, że emerytury w Polsce są karygodne. Kiedy spotykam się z ludźmi i mówią mi, jakimi pieniędzmi muszą zarządzać przez cały miesiąc i one praktycznie starczają tylko na podstawową obsługę jedzenia. A co się zdarzy, jeśli przytrafi się choroba? Ja sobie nie wyobrażam, gdybym przy mojej emeryturze musiała wydawać pieniądze na leki. A przecież gdzieś tam w zanadrzu w naszych marzeniach są jeszcze przyjemności, powiedziała Pomponikowi. Iwona Mazurkiewicz miała okazję na własnej skórze przekonać się, jak wygląda sytuacja emerytów za granicą. W przeszłości przez blisko 20 lat pracowała bowiem w Anglii i Holandii. Daleko nam do zachodnich emerytur. Tam ludzie na emeryturze mogą się realizować, mogą podróżować. Widziałam to na własne oczy, podsumowała gorzko uczestniczka sanatorium miłości.